Hej, hej, moi drodzy, do was niedzielny z tej strony, my jesteśmy Dalej Foundation. No cóż, tutaj budujemy tak, kopalnię już mamy. Ja nie wiem, czy nie zaszalałbym i nie dokupiłbym jeszcze jedną kamieniołom, czyli samo wydobywanie. O, niech zbudują, zawsze będzie więcej to szło. Tu się oczywiście nam dzieje dobrze. Tylko ludzi trochę mało, ale pewnie zaraz będą, bo tu mamy tak, węglarzów za mało. No jeszcze jeden tragarz by się przydał, no i będziemy potrzebować na pewno już wyższego poziomu ludzi. Tutaj będziemy mieli hutę żelaza i kowala. I to są już chyba plebejusze, więc trzeba będzie tutaj podnieść im poziom przynajmniej odrobinkę. O, mam kolejnych osadników tutaj. Elegancko. Dobra, moi drodzy. Nie jest tak źle. O. Nie wiem, czy ja bym jeszcze jednej, ale chyba trzy. Zresztą zobaczymy, jak się to będzie układało. 60 zboża. Dobra, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Ja bym jeszcze chętnie jedną postawił, powiem wam, taką... Taką, albo i taką, nie? Gdzieś tutaj na brzegu jeszcze może jedną farmę pszenicy, tak żebyśmy mieli naprawdę dużo. O, idą nowi osadnicy. Dobra, mamy też tu plebejusza potrzebujemy. Poczekamy sobie na tych nowych ludzi, ja bym ich od razu upgrade'ował, tak żeby tu nie zamieszania nie robić. Pisaliście też, czy mnie marto, żeby zrobić stragany gdzieś bliżej i to jest chyba bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że tu sobie możemy takie z żarełkiem. Chociaż tu żarełko. A może tutaj? Ale nie, w środku może być. Dobra, w środku wracamy do tego pomysłu z żarełka. Tylko muszę tu właśnie dokończyć, bo można tu wybrać sobie rynek. Tak, chcemy jedzenie. Możemy nawet ociepinkę to dalej zrobić, damy znaczek, że tu jest jedzenie. Ławeczkę, a dajmy tu ławeczkę dla zabawy. Czekajcie, jak tu, no tak, nie? O, niech sobie tutaj ludzie przysiądną. No i byśmy chcieli, żeby to było czerwone zadaszenie, bo daszki do jedzenia mamy u nas czerwone. Co by to zrobić, moi drodzy? Wydaje mi się, że studnie też by można pobudować. To nie jest jakiś wielki wydatek, nie? A jednak będą mieli dużo bliżej. Patrzę, gdzie by tu jeszcze studnie dodać. Tu jest jedna. Wydaje mi się, że jakbyśmy na tu koło kościoła jedną machnęli, to może nie byłoby takie złe. Tam, żeby tych drzewek nie niszczyło. O, pobudujmy jeszcze jedną. Zobaczmy, gdzie jeszcze tu można by dać, nie? Bo to jest dosyć daleko, a sporo ludzi tu mieszka. Jakoś tak... A, rzućmy po tej stronie. Tu tak się raczej nikt nie pobuduje. Dobra, nie wiem, czy na przykład tu wśród zakładów pracy nie byłoby też głupim pomysłem, żeby tą studnię wrzucić. Nie będą musieli nigdzie daleko biegać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie? I chyba też tutaj zdecydowanie. Oj tak, myślę, że tu studnia być musi. To będzie zawsze też więcej ludzi potem. Więc możemy właśnie dać tu, a dajmy tutaj. Dajmy tutaj studnię. I ja nie wiem, czy tu bym nie dał też. Wrzućmy tu. Tu raczej tak nic innego nie pobudujemy, więc niech studnia sobie będzie. Dobra, czy przyszli ludzie? Przyszli. Dobra, mamy dwie osoby. Ja bym od razu je awansował. Na przykład. Tylko czy my mamy na to... 40, dałoby radę. Chyba mamy kasę. Czekajcie, gdzie oni są? Zbieracz. U.
Mamy dwóch bezrobotnych, ale ja nigdzie nie widzę ich, żebym mógł ich awansować. O kurde. Po zawodzie, no dobra. Nie ma? Wszystko jest? To ciekawe. Dobra, poczekajmy chwilę, bo może jeszcze się nie doszli, że tak się wyrażę, nie? Także sprawdzimy za chwilkę. No dobra, popatrzmy, jak to się wygląda wszystko. Dobra, tutaj mamy mączkę, chleb. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie wygląda to całkiem znośnie, tylko nie wiem, gdzie są ci moi dwaj nowi... Nie tu, tylko tu. Mandaty. Bo powinni przecież być ci bezrobotni, a nie ma. Dobra, to zrobimy inaczej. Jeżeli ja ich nie widzę tutaj, to spróbujemy sobie ich namierzyć w ten sposób, bo oni mogą mieć jakiś zawód. Nie, praca bezrobotny. Alfgrim, zobaczymy. Alfgrim, usługi, podatki, ty tam się nie maruć. No właśnie, miejsce pracy są bezrobotni. Śledź osadnika. Zobaczymy, Alfgrim, czy ja go tutaj, Alfgrima takowego mam? Otóż to chyba, że on nie może być. Można po imieniu? Imię Alfgrim. Nie ma go. Jak to jest możliwe, że on jest tutaj, Alfgrim, a tu go nie ma? Ciekawe. Szukam tu, ale też nie ma. Zobaczcie, bracia. Też nie ma. Nie wiem, o co chodzi. To jest ciekawe. Dobra, ale to w takim wypadku damy mu jakąś robotę. Tu na pewno brakuje jednej osoby. I tu, nie? Węglarza. Dobra, wszyscy mają jakąś robotę. I czy teraz ja ich będę w razie czego mógł... Alfgrim... Nie ma. Okej, dobra, ale to możemy kogoś dać, myślę, że właśnie... Przynajmniej tak, jednego jednak z tego węgla... Albo cię co, poczekamy. Odwołam to, mi się nie pali. Mi się nie pali. Zobaczmy, studnia wybudowana ekstra. Jak wyglądają nasze armie? Całych dwóch. Trochę za mało, żeby ich jeszcze wysłać na jakąkolwiek misję. Dobra, puszczamy czas po prostu na jak najszybciej się da i... No i liczymy na to, że się ogarną tutaj nam. Przydziel, myślę, że dobra, mamy jednego niby za mało, ale to nic nie szkodzi. Ja bym chciał wybudować im w końcu ten klasztor tutaj. Bo to jest co? Klasztor? Co my tu mamy? Klasztorny, ogród klasztorny, właśnie, a nie ma kaplicy. A przydałaby się, nie? No bo tutaj, no właśnie, frekwencja już jest na maksa. Więc będą się denerwować, że im brakuje miejsca. A, wiecie co jeszcze? Tu, przecież tu jest takie skupisko. Jedzenia to nie, handel to jest chyba, nie? No właśnie. Że to jest takie skupisko, kurczę, ludzi mieszkających już, że wypadałoby, żeby oni też mieli swój stragan z jedzeniem tutaj, nie? No, proszę bardzo. O, zaraz im tu wrzucimy, ja tam gadu gadu, a tu kurde robota, trzeba szybko myknąć, cyk. Ja bym nawet odrobinkę upiększył, jakieś beczki tu im wrzucił, ławeczkę dał, a ławeczkę bym dał po tej stronie do zabawy. Tylko czekajcie, nigdy nie wiem jak... A, taki jest zwrócony. Dobra, no niech budują, nie? Uuu, nie ma kasy. Dobra, czas na maksa i zbieramy kasę. Wydaje mi się, że... ile my mamy podatników, tych poborców podatkowych? O, mamy stówkę. Dobra, bierzemy, niech budują. Poborców. Ile my tu mamy? Dwóch.
Może byśmy dali jeszcze jednego. Jak w ogóle wygląda pobór podatków? Nie, no ogarniają dobrze. Nie ma sensu tam zostało. Chociaż. Tak, niby ogarniają, ale nie ogarniają. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie będzie lepiej to szło, to chyba jednak rzucimy się na jakiegoś. Jeszcze jednego tutaj dodamy, nie? Studnie ładnie się budują, bardzo fajnie. No bo kasa czeka. Panowie poborcy. Panie, panowie. Rynek i pobudowano. Dobra, ryneczek pobudowano, ale musimy tych ludzi zgarnąć, no bo trzeba ich będzie dać do tego rynku, nie? Czyli tu. Czyli dwóch na pewno potrzebujemy. Brak surowców, to wiadomo, że o kamień chodzi. Dobra, tych wszystkich trzech tu biorę. Czterech, może nawet będzie czterech. Dobra, to teraz czas wolniej. I teraz tak, dorzucamy na pewno tu. I co my tu damy? No, chlebki, nie? No, najbliżej jest, więc głupio byłoby co innego tutaj wrzucać. Dobra, chlebki są. A tu bym dał ryby. Nie? Jeżeli się to szybko ogarnie. A właśnie, a czy teraz mogę awansować z tych, co przyszli? Nie, no nie wierzę. A ten al. Znowu tego nie ma w ogóle. Nie wiem, coś się stało przy grze, bo zawsze tu byli na dole. Czekajcie, jeszcze raz. Zawód. Zbieracz. No, powinien być bezrobotny na B. A nie ma. Czy gdzieś tu trzeba teraz zaznaczać bezrobotnych? żeby się pojawili? Dziwne. Od razu mówię wam, że mocno dziwne. Dobra, ale to chyba nie ma co czekać, tylko trzeba tak zrobić. Dobra, bierzemy sobie nie cieśle, tylko weźmiemy sobie. Czekajcie, co to było? Nie kamieniarz, nie krawiec, nie mynarz, pasterz, poborca, poborca. O nie, poborca to musi zostać. Możemy sobie wziąć tego od węglarza jednego. Węglarz, zapłacimy za niego. Aha, dobra. A, okej, ale to i tak chodziło o to, że chciałem mieć to pobudowane i działające, więc musiałem awansować, nie da inaczej się. To i tragarz. Dobra, i chociaż po jednym żeśmy. A może więcej awansujemy? Dobra, ile mamy trzech? To ja bym jeszcze jednego. Dobra, jeszcze jednego tragarza. I kasa nam się skończyła. Zakończ awansowanie. Dobra, chodzi mi o to, że teraz tak. Tu bym dorzucił przypisz wolnego. Nie mamy. Ale są tutaj. Widzicie? Bezrobotnych brak, ale tych mogę dorzucić. Ja bym dorzucił tu dwóch do huty, a do tego bym dorzucił tego tragarza. Do kowala raczej, nie? Czyli huta ma, kowal zaraz też będzie miał. A tutaj, o, nadal węglarze są, to ciekawe. Może to faktycznie ten czas musi troszkę minąć bardziej. Mamy tych bezrobotnych. A oni nadal tu są. Kończenie pracy. Gdzie ty jesteś? Huta żelaza. Pokaż się. A, idzie do pracy chyba, nie? Dopiero. Ma wolne niby. Taki cwaniak. Ale już idzie do pracy. Huta żelaza. Dobra, idzie. Zobacz, jakie ma fajne narzędzia. Idzie po materiały. I już. To ten ma od. Dobra, czyli tu pracują chłopaki. Potrzeba jeszcze rudy żelaza, ale dobra. To ci są. Węglarze są, ale to. O, tu tragarz się przyda na pewno. Poszukajmy gdzieś jeszcze tragarzy, chyba skądś zabrałem. A na przykład tu. Dorzućmy. Dobra. Jeszcze jednego bezrobotnego gdzieś mamy. Tu jest ok, tu jest ok. I tu nie ma. Ok, dorzućmy tu.
Wszyscy robotę mają? Mają. No i dobra. O, i źle, bo tutaj powinniśmy dać... To będą rybki. Ale... O, i nowi osadnicy. Bardzo dobrze. Idą i tutaj wrzucimy od razu do roboty. Patrzę cały czas. Nie, to... Ile mamy... Ile my mamy tutaj... Mąki jest dużo, ale zboża nie mamy jakoś tak za dużo, nie? Mamy tych wszystkich rolników? Niby mamy. Ja bym jeszcze jedną. A czemu tutaj... Właśnie, może tu damy... Nie, no tu jest miejsce dla ludzi. One teoretycznie nie chcą. Wiecie co? Zróbmy na przykład taki numer. Wyznaczmy pole. Ja bym to zmniejszył, bo widzę, że i tak tu nie docierają nasi ludzie. Nie, niech ono będzie takie. Wydaje mi się, że też w zupełności wystarczy. To bym też odrobinkę tu zmniejszył, bo jak widać też tutaj nie docierają, ale za to strefa mieszkalna. No. Bym tu ją zaznaczył większą, zdecydowanie. A tutaj bym wrzucił jeszcze jedną farmę. Piekarnia, plantacja chmielu, ale nie, wiem, tu plantację chmielu i browar zrobimy, nie? A, browar, no właśnie, tym bardziej, że browar nie lubi, ludzie nie lubią browaru, ale pić to by chcieli. To nie, to browar damy tutaj. On nie przeszkadza mu, że jest blisko pole, bo tam na nim zakładam... 200, zapomnij. To najpierw plantacja chmielu, może. Stówka. No to też poczekajmy, aż trochę kasy uciłamy. Dobra, mamy tu człowieka, który przyjdzie właśnie nie ozdobne drzewo, tylko tu, do roboty. Okej. Okay. Drzewko tam sobie zostań. 170, dobra, no to pomalutku... Robimy tą plantację chmielu. Plantacja chmielu szczęśliwie nikomu nie wadzi. Więc co zbudujemy? Domek. Lepszy domek. Właśnie patrzę, kto wygląda. To schodzi? Schodzi. Elegancko. Teraz tak, tu pobudowaliśmy drugą drogą, mamy jeszcze dwóch górników, możemy przyjąć, fajnie. To niech przychodzą do roboty, teraz tu u nas miejsca do pracy jest. Kasy trochę mało, nie? Ja bym cały czas tak patrzę, że jednak dwóch to chyba za mało. Trzeba zbierać troszeczkę kasy i pobudujemy sobie trzeciego poborcę podatkowego. Malutka imprezka się szykuje. Podatkowa. O, mamy pierwsze żelazo. Pierwsze żelazo to i będą pewnie pierwsze niedługo narzędzia. Ale co z tymi ludkami jest, to nie wiem. Przecież zawsze normalnie byli ci bezrobotni. Tutaj wiem, że awans teraz jest dostępny. Zdobądź wpływy posiadłości. A czekajcie, jakie są jeszcze złoża? To nie. To. O, to tu. Idź, sprawdź, wydajmy ostatnią kasę, a co tam, niech, miejmy już pewność co do tego, ile tam złóż się znajduje i jakie. Także przynajmniej tutaj będziemy mieli spokój. Dobra, patrzę na tą ilość zboża, czy... Wiecie co, ja bym to zrobił tak, dorzucę jeszcze jedno zboże. Niech go będzie dużo. O, mam jakieś zadanie. Fish fair. Mamy bonus. Przydziel rybak do rynek mamy. Zwiększ szczęście do 50 mamy. No to bierzemy. Ha! Będziemy mieli festiwal rybny. O matko. Jakkolwiek to brzmi. Chleb. Rybki są. Są. Dobra. Tutaj też są. Też są. No, proszę bardzo. Jest. A jakbyśmy tu dali jeszcze ten stragan z żarciem. O, tutaj jakieś zadanie. Pszenica dla starożytny. A, no właśnie, zgromadź w spichlerzach stówkę. Przedyskutujmy lepszą ofertę. Nie, na razie nie, bo
Faktycznie, kurczę, jednak przydałaby się jeszcze jedna farma, nie? Ale dobra, to po tych tutaj poborcach, bo myślę, że jeszcze ten poborca się przyda, bo widzę, że tak niby zbierają, a jednocześnie nie zbierają, bo na przykład tutaj nikt nie dochodzi, nie? Za daleko chyba. Nie chce się. Ciekawe, co to będzie z tym, jaki to jest event, bo ja jeszcze tego nigdy nie miałem, przyznaję się szczerze. Dobra, jakaś kasa się pojawiła. Ja powoli może bym zaprojektował następny biuro podatkowe. O, tutaj dołożymy. Nie trzeba nic więcej robić? Nie, no to budujemy. To budujemy. Jeżeli nie trzeba kasy na to walić, dobra, bierzemy ludzi. Bierzemy wszystkich ludzi na pewno. Ja bym tu jeszcze jeden stragan postawił. One trochę kosztują. Ja nie wiem, czy mamy kasę na to. Ale byłoby świetnie. Nawet taki goły, bez żadnych dodatkowych bajerów. I z jedzeniem oczywiście. Wiecie, taki, żeby tylko... O, tabliczka, żeby każdy wiedział, że żarełło tutaj jest. I daszek, żeby nie padało, nie? Żaden wykwintny. Ile to kosztuje? 50. No to jeszcze mamy, dobra, postawmy to. Ludzie przyszli, to będzie... O, są jacyś fajni. Kto to jest? Kmieć odwiedzający. No dobra, żywność, woda. Dobra, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Dwóch mamy bezrobotnych. Tu jak nam pobudują ten, to od razu zrobimy go podatnikiem i już nie będzie bezrobotny, tylko kasiolkę będzie nam zarabiał. A drugi pójdzie tutaj na ten, na naszego handlarza. O, mamy 190 coś. Ale ciekaw jestem, ile mamy tu. Mamy stówkę. Gdzie co ja bym... A, nie wiem, czy przyjdą od razu niedługo następnie, więc na razie jednak nie zabieram. To jest ciekawe. Do kiedy to trzeba czekać? 15 dni. Woho! No to nie będzie krótko. To trochę potrwa. Trzeba będzie pilnować, żeby byli zadowoleni. Czeka na pracowników. To ciągle żelazo nie ma. Gdzie ty jesteś? Żniwa. Żniwa. A, jest. To nie czekaj, tylko rób. Dziwne, nie? Czeka na pracowników, jak siedzi i... nic nie robi. Dziwne. Czy tu mamy... A, dobra. Znowu trzeba żelazo zrobić, żeby mogli to zbierać, bo nie wiem, czy tak... No właśnie, tak to chyba nie działają. Nie? Dopiero jak tutaj dostanie się żelazo, to ta się ruszy po żelazo? Cholewa wie. Powinna, ale nie mam pojęcia. Żniwa? No tak, poszła robić jeść, zakupy jakieś, tak? Ma wolne. Dobra, zobaczymy. Pracuje ileś od domu, więc daleko nie ma. No, ale to ewidentnie, nie? Teraz już, ciekawe, czy pójdzie po żelazo? Tak, tak, czyli to był mój błąd, widzicie? Już się będą robić, ha! Zasoby, dobra, kasy nawet trochę mamy. Co tu się dzieje? Czekajcie, bo za szybko tym razem czas leci. Teraz tak, to rzucę tu na pewno jedną osobę, bo tu jest też ważne, żeby byli. Tu chyba się ogarnia tych trzech. Tu na pewno dorzucimy rybki. Są jeszcze? Są. I handlarza, dobra. Już będzie pracował. Dobrze, i wiecie co? Robimy tą jeszcze jedną... Goście zachwyceni. 88%. Ho, ho. Ale wiecie co, mam pomysł. My mamy całkiem sporo mąki. Jakbyśmy jeszcze jedną piekarnię machnęli. Aha. Machnijmy jeszcze jedną piekarnię. Gdzie to jest jedzenie? Ja myślę, że to może być dobrym pomysłem. O, tu zrobimy miejsce. Niech nam piekarnie to zrobią. Będzie dużo chlebków, nie? Bo widzę, że nagle znikają nam chlebki. Dość szybko. Ale
Zobaczymy, nie? Jak to będzie. Czy jeszcze jedna będzie potrzebna? A, dobra. Tu są przecież potrzebni. Trzech plantatorów. Wyznacz pole. No i pole my sobie wyznaczymy wtedy tu. Skoro nikt tu się nie chce. Proszę bardzo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No i w końcu, jak będzie kasa, to trzeba będzie to też pobudować. A, tak szybko dałem, a zapomniałem, że przecież tu potrzebujemy jednego poborcę. No dobra. O, idzie kolejna partia tych ludków. Nam rybki wciągają, jak miło. Wiecie co? To mimo wszystko... Ja zrezygnuję tu z jednej osoby. Abrafana. I tu przyjdzie Abrafan. Ma być więcej kasy, kurczę, co nie? Kasiorka ma iść. No, bo jak widać, jeszcze parę rzeczy by było. Tu szczególnie ten odcinek jest trochę taki zaniedbany. Popatrzmy, jak wygląda tu strefa. A, nawet nie wygląda źle. Jeszcze ktoś mógł tu się faktycznie osiedlić. No tu im się nie podoba, ewidentnie. Nie mam trochę kasy teraz, żeby im wrzucić tutaj ozdóbki. Poczekajmy chwilę. Trzeba też troszkę tych 10, chociaż nie wiem, z 6, z 7 mieć naszych żołnierzy. Byśmy mogli ich wysłać na jakieś misje. Zawsze coś przyniosą stamtąd. Jakąś kasiorkę i inne zasoby. To się zawsze przydaje. Patrzę, zboże jest w miarę cały czas. Mąka też. To chlebki można by, nie? Jeszcze dorzucić. Ciach, ciach, ciach. Nowe osadnicy. Dobra, tu się im podoba. Mam 83%. O Jezu, jakie zadowolenie. Będą tu gonić normalnie. Biegną, biec do nas, biec. Goście zachwyceni. Znowu 15, 102. Dobre, dobre. Ale już rybki się kończą. Hola, hola. Czy co? A jakbyśmy postawili tu jeszcze jedne rybki? A ta rybaka Mazura z Mazur. Czekajcie, jak to było? Tak chyba, nie? O. Budujmy. Pobudujmy. Tu się jeszcze jeden rybak przyda, bo tu jest blisko jakieś miejsce dla rybek, żerowisko taki ryb. Więc zdecydowanie można mieć... O, chlebka też nieźle schodzi, nie? Widzicie? Kurde, się ruszyło. Dobra, mamy nowych ludzi. Na parę ludzi więcej i od razu... I od razu to widać w zasobach. 262, dobra, czy wy coś robicie? A, żniwa, czyli nic. Dobra, bo żniwa nic nie będą zbierać, bo nic nie posadzili, nie posieli, nie wiem. Tu czekamy na tą, na piekarnię. Ile tych piekarzy potrzeba? Dwóch. Mamy dwóch akurat, idealnie. No. Jeszcze uciłamy odrobinę kasy, mamy 26, fajnie, czyli tak naprawdę to możemy sprzedawać już te. A właśnie, no właśnie. Przecież my mamy jeszcze tu fajne rzeczy zrobione, do zrobienia raczej. Ale dobra, to wszystko drogie. Robotnicy, co mamy darmówkę? Karczma, podatki górnicze, bierzemy. Bierzemy podatki górnicze. Edykty. Nie, to nie. To gdzie się robi? Tu się robi chyba, nie? Podatki. O, kopalnie. Ha! Nie ma jak lekko. Wszyscy bulą. Dobra, ale wiecie co? Już my mamy własną produkcję. Czyli sprzedaj wszystko powyżej 20. O! Niech tak będzie. To mi pasuje. Jak już robimy może niedużo, ale zawsze, to nie tak źle. A, tu brakuje chyba nam dwóch jeszcze też górników. A, no dobra. Czyli ludzi, ludzi i jeszcze raz ludzi. A, czas naprzód. Ci nam tu ładnie podbijają zadowolenie. Piekarnia wybudowana. Dobra, czekamy na tych... A nie, my już mamy dwóch. Dobra, to wrzucamy od razu dwóch piekarzy. Ciach. Niech się dzieje. Bo chlebki jak... No, tak schodzą szybko. Dobra, tu brakuje nam ludzi, ale zaraz powinni się... Mamy wszystko, zobaczcie. Sukces, pełny sukces, ukończone. 121. Rybki wyjedzone do zera.
Odkryłem złoże marmuru. No dobra, przyda się zawsze. No, jakieś zadanie dla nas. A, co chcę? Zgromadź 100 tych i 50. Nie, no nie ma szansy, my nie mamy tyle. Nie, niestety, biskupie, nie damy rady tym razem. Mamy 300 coś kasiory. Ja bym już zaczął to budować. Jak tylko się pojawią jeszcze ludzie, to idą. To jednego dałbym tu i jednego plebejuszem zrobił, żeby mógł tu jako kowal zasuwać. Ciągle żniwa, więc nie ma tak dobrze. Aha, czyli tak 200, no dobra, ci trochę zbierają. Jest. O, dobrze. Całe 4 osoby przyszły, więc tu bierzemy rybaka. Nie, będzie miał fajnie, bo tu ma rybki, a tu będą kolejne się świeżynki robiły. O, coś tu się buduje. No dom, no dobra, niech i tak będzie. Chociaż to miała być polana na te, ale no cóż, nie było ich u gór. To mają prawo się pobudować, nie? Dobra, czy to będzie plebejusz? Ciekawe, nie? Czy już nie pamiętam w browarze. Nie wiem, po co nam ten browar, może jakąś tawernę byśmy machnęli. O. My mamy w ogóle tawernę? Dobra, piekarze jadą. Zaraz zobaczymy, czy my mamy tawernę, mamy coś takiego? Mamy, o kurde. No to spróbujmy tu zrobić funkcję. Salon, wymagany na powitanie patronów. O, o. Proszę bardzo, wejście tu, wejście dla służby może być z boczku, nie? Co my możemy jeszcze tu, o, kominek jakiś fajny. Dobra, na razie tak, żeby nie było za drogo. Chociaż 25 nie jest jakoś strasznie drogo. Wrzućmy tu, że tawerna. Tylko nie wiem. Z beczką. No dobra, beczką, bo będziemy mieli browar, nie? Bo chmiel robimy. Tych rzeczy chyba nie będę tu na razie dorzucał. A czy jakiś bar? Nie było opcji. Dobra. Ja bym zrobił do tego. Nadrzędny tawerna, o właśnie. Ja bym bar zrobił. Bar taki malutki. Tu z boczku. Wciśnie się. Wciśnie. Aha, do baru też są drzwi potrzebne. No dobra. Niech tu będzie takie wejście śmieszne. Ale niech budują. Okej. Okay. Barman też musi być plebejuszem. Ha, ha, ha. No dobrze. Browar wybudowano. Tu też plebe... O kurde. No dobra, mamy tych ludzi. Czekajcie. Spróbujemy ich awansować. Mam też kasę. Czy teraz oni tu będą? Są. Patrzcie, tym razem się pojawili, nie? Dobra, potrzeba nam wszystkich. Wszystkich... Bez dwóch dań, ale tylko trójka się pojawiła, mimo że ja bym dodał nawet... Aha, bo jak skończę, to nie będę mógł ich awansować już, nie? Dobra, dorzucę jeszcze jednego budowniczego. Dobra, dwóch. Zakończę awansowanie. Niech będą gotowi do pracy. Tu na pewno potrzebujemy plebejusza. Świetnie. O, ten będzie nam pobierał zboże. Chociaż mamy go sporo, ale wydaje mi się, że można by chyba jeszcze jedną farmę zrobić. Czekajcie, gdzie był? Tu będzie na pewno potrzebny barman. Dorzućmy już. Przy zasób to będzie piwo, bo piwo będziemy mieli. Dobra. Tu chciałem mieć kowala drugiego. I tu... Nie, tu chłopi.
Ten ma fajną chałupkę, nie? Wśród chmielu. dobra, na razie zobaczymy. Bezrobotni wieśniacy? No okej. Okay. Za chwilę jakąś robotę znajdziemy. Każda rzecz pewnie, którą tu się teraz bardziej skomplikowaną postawi, to będzie plebejusza potrzebowała. A, bo my nie mamy do roboty. Wszystkich damy. Zobaczymy. Może gdzieś będzie jakiś plebejusz. To sprawdzimy, ale na razie tu przecież, kurde, potrzeba nam właśnie żelaza, nie mamy rudy w ogóle. Wolnych ludzi już nie mamy do pracy. A, i do wojska tego trzeba też, kurczę. Ludzie, przychodźcie, macie 96% zadowolenia, to są szczęśliwe miejsca. Magazyn pełen. Piekarz jedzie, jadą. Rybki też powoli, widzę, wracają do normy. Więc jest ok, ale jeszcze jedna farma być musi. Tak mi się przynajmniej wydaje i to dokładnie ją tu gdzieś postawimy. To będzie takie nasze zagłębie farmialne. Nie? O, tu walniemy jeszcze jakąś obok. Proszę bardzo, buduj. Ciach. Nowe osadnicy. Dobra, jakbym chciał zobaczyć tych ludzi naszych, wszystkich, jak to sprawdzić? Tu chyba, nie? O właśnie, i statusem. Plebejusz. Dwóch. Dwóch jest plebejuszów budowniczych. Trochę, no poziom mają fajny, tylko że... Ciekawe, czy się na razie są zadowoleni, bo będą narzekać pewnie, że robota jest do kitu, nie? O. Czyli tak, tu będziemy mieli ludzi w razie czego też. Bar wybudowano, dobra. Tu dorzućmy jeszcze jednego tragarza. Gdzieś tutaj budowniczych brakuje? Nie, bo oni są nadal w tej robocie, nie wynieśli się. 4, 4. 2, no mam dwóch. Chodźcie tu na razie, nie ma z wami co robić. Jaką byśmy tutaj dali zasób? Co by można tu jeszcze robić, moi drodzy? Na razie chyba mamy te, nie wiem co to są te klejnoty, ale dla jednego to mi trochę szkoda. Przyznaję się bez bicia. Dobra, pytanie, czy nie powinniśmy mieć chmielu gdzieś wrzuconego do jakiegoś magazynu? Co wy na to? Bo boję się, że do spichlerza raczej, że tu może być... Aha, dobra, to stąd wywalimy tego jednego, nie pasterza. Tu, dobra, a tutaj przyjdziesz do roboty, zmiana. Tak się zastanawiam, czy gdzieś tu nie walnąć jeszcze jednego spichlerza. O! Oczywiście, że mamy. Haha! I 50 browaru od razu. No dobra. O, byśmy mogli mieć browar. Dobra, stawiamy spichlerz. Stawiamy spichlerz, moi drodzy. Nie ma innej opcji. Na szczęście spichlerz można postawić nawet koło domów. Oni się nie denerwują, że im jakiś spichlerz stawiamy, są nawet zadowoleni. Wrzućmy tutaj. Będzie chmiel i browar, wiecie, wszystkie te rzeczy takie, o, których nie mamy, nie? Nie wiem, czy też, jak to wygląda, jeśli chodzi o, żeby nie skłamać, o... Tak, to nie jest towarem zioła, więc to one też musiałyby mieć swoje miejsce, więc będą miały miejsce w tym spichlerzu. O, proszę, jak się rozkręcili, nie? 300 zboża. Jest, w końcu ruszył chlebek, rybek trochę mało, ale da się przeżyć, chyba że po prostu tu zrobimy nie rybki, tylko albo tu zostawię rybki, a tu zrobię chleby, nie? Bo chlebków mamy na razie więcej. Przedziel mimo to trudno, trochę rybek tam zmarnujemy, ale zobaczymy, nie?
No dwie pełne piekarnie grzeją na maksa, więc jest też robota tu na tragarze i tak, tu będzie chmiel, będzie zioło i będzie piwo. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale mam nadzieję, że oni chyba stąd będą też zbierać, nie? Z tego klasztoru będą zabierać. Mamy też 700 kasy już. To moment. Ja bym zrobił jeszcze jeden skarbiec. Skarbiec i zrobiłbym go tą wieżyczką. O. Tylko tak jakoś dobrał wysokość, żeby równo były w miarę? Chyba są w miarę równo, nie? Na dekorację damy to. Tutaj ubarwimy. Kurczę, trochę wkurzająco, że to się tak przesuwa dziwnie i nam zasłania. Dobra, tu. Ile to nas kosztuje? 225. Stawiać. Stawiać, stawiać, stawiać. Dobra. To by było to. Mamy też tutaj. Tu wyznaczymy pole. Pole wyznaczymy mniej więcej na razie takie. No bo tu i tak nikt więcej raczej nie zbierze. Wystarczy, myślę. Tym bardziej, że ludzi nie mamy, nie? Dobra, osadnicy się zbliżają do wioski. Więc nie jest już tak źle. Tych podatników, znaczy poborców podatkowych mamy dużo, a tu i tak nawet ciągle jest za mało, nie? Bym powiedział. Bo kasa leży i czeka na nas. Browarek się jakiś robi? Robi się browarek. A, właśnie. Tutaj nie, jest barman, jest piwo. Nic w tym tygodniu nie zużyto. No ciekawe, czemu nikt nie chce pić. No dobra. Piwo mamy, 34, zioła, tak, znoszą, czyli to tak powinno być od początku, nie? Bo chcieliśmy handlować łukiem, ale jak handlować, jak nie było, musi być chyba spichlerzu, żeby można było przyhandlować tym. Dobra, mamy 600 kasy, ja może bym coś jednak zrobił, jakiś edykt. Luksusowe jedzenie to tak tego, ale to koszt tylko stówka, ale to bym zobaczył, te narzędzia są fajne. I tu mamy miejsce, proszę bardzo, narzędzia, ha, tu mamy jeszcze puste miejsce. Nie, koszty utrzymania, czekajcie, mogę coś wybrać, mogę. To bym wziął, to jest dobre. Tak, to jest dobre, bo to nam zmniejsza karę za to, że tak mamy nierówno, preferujemy różne opcje, nie? Więc ja bym to wziął. Dobra, kasiorka, kas jest. I zrobił, bo na pewno nie mamy kościółka. Zrobiłbym tutaj im, jeżeli jest taka opcja, kaplicę. Kaplica największa, 20 pojemność. Bierzemy największą, 20. Jak to zrobić? Czekajcie, boczkiem może to jakoś podłączę. O! Do tego jakąś dzwonnicę. Ta mi się podoba. Ciuteńkę większą. W klasztor nie jakąś super wielką. Może być nawet troszkę niższa. No, taka, że po prostu była. To tylko klasztor, to nie kościoły jakieś wielkie. Czy coś więcej musimy mieć? Drzwi. Drzwi, no tak. No bez drzwi ciężko się do kościoła, czy tam kaplicy by wchodziło. Więc mamy drzwi, dzwonnica, buduj. Niech budują. Przyda się, to będzie zawsze parę miejsc dla naszych wiernych. I wydaje mi się, że tu kościółek też musimy troszkę podbajerzyć. Bo będzie nam brakować miejsca zaraz. Więc jak tylko się da. O właśnie, to dobudujemy jeszcze kolejne nawy, żeby ludzie się mieścili. I oczywiście zatrudnimy tutaj te osoby, bo one przyjdą nam na farmę. Proszę bardzo. No, powiem wam, że kręci się interesik, kręci.
Nie można narzekać. Ładnie się to rozbudowało, nie? Parę tych awansów poszło, to też dobrze, fajnie wygląda. Dobra, to co? Puszczamy na szybko czas. Jak nam się wieżyczka odpali, to na dzisiaj kończymy, moi drodzy. Także trochę się tu podziało. Troszkę się tu podziało. Widzę cały czas ta ruda żelaza, taka mała. A, bo węglarzy nie mamy. No tak, bo przecież... no właśnie, poszli gdzie indziej do roboty, no trudno. Będziemy musieli zaraz tam dorzucić kogoś, żeby była pełna obsada. Ale to przy najbliższej okazji. Wieża tu ładnie wygląda, ale zanim oni to wszystko zniosą, to chyba już się nie doczekamy tym razem, moi drodzy. Dobrze, to by było na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Trzymajcie się, hej, hej.